W dzisiejszym odcinku podcastu usłyszycie, i był to bardzo, bardzo kosztowny burger, bo kosztował około 330 tysięcy dolarów. Produkuję teraz na przykład filety z kurczaka i to jest cały filet. Witajcie w podcaście Dawno Temu Dzisiaj, gdzie razem odkrywamy fascynujące ciekawostki związane z dzisiejszą datą. Jestem Kamila, a towarzyszy mi... Mateo. Dziś opowiem o dniu, w którym na żywo przetestowano pierwszego hamburgera z laboratorium. Przygotujcie się na podróż do 5 sierpnia 2013 roku. Tego dnia, równo 11 lat temu, w Londynie odbył się test live on TV burgera z mięsa wyhodowanego w laboratorium. I było to uwieńczenie 5-letniego projektu badawczego prowadzonego przez naukowca profesora Marka Posta, pochodzącego z Niderlandów, tak by the way, i jego zespół wyhodował 3 miesiące porcje mięsa na hamburgera, korzystając z komórek macierzystych pobranych z barku krowy. I był to bardzo, bardzo kosztowny burger, bo kosztował około 330 tysięcy dolarów. Ale zanim powiem, jak to dzisiaj jest cenowo, czy można gdzieś zjeść takiego burgerka albo coś innego, to w ogóle może pogadam o tym, jak wygląda proces hodowli takiego mięsa. Już wiemy, że na pewno jest szybszy niż hodowanie całej krowy, ale jak to wygląda? Kojarzysz coś mniej więcej? To zależy, w którym momencie historii, dość krótkiej i współczesnej historii tego będziemy, bo postęp jest naprawdę imponujący w tej dziedzinie. Jest, powiedzmy, trochę od tej strony technicznej. To znaczy wtedy, kiedy o tym mówiliśmy, to ten kotlecik, on od początku, można powiedzieć, był trochę jak takie mięso mielone. To znaczy nigdy taka prawidłowa tkanka, czyli taki kawał krowiego mięsa, nigdy nie był uformowany. Okazuje się, że tkanka mięśniowa jest dość skomplikowana, jak obecnie wszystko w organizmach żywych. I tam z tych początkowo, tych komórek, które mówię, zostały pobrane, najpierw zostały utworzone takie drobne tkanki, wręcz strzępy o długości mniej niż milimetra, około 0,3 milimetra. To powstawało w zasadzie z pojedynczych komórek, czyli musiało się tam ich namnożyć tysiące i miliony. I potem te drobne tkanki były słownie na szkle, w probówce, hodowane w takie większe pierścienie, już mające, porażające jakieś centymetr czy dwa długości. I to było tyle. I na tym się to kończyło. Nie tworzyła się taka pełnowartościowa, można powiedzieć, tkanka mięśniowa, taki jeden wielki kawał mięsa. Tylko te pierścienie potem pieczołowicie były rozcinane i składane z tego był burger. Ojej, ten pierwszy czy do dzisiaj też tak wygląda? Ten pierwszy. Okej, wow, czyli dlatego to było takie kosztowne, bo to było po prostu... praca pod mikroskopem ze skalpelem, powiedzmy, i dużo ludzi, dużo pracy, dużo godzin. Chociaż zwykle w tej fazie R&D, zwykle te koszty takiego pierwszego burgera, w to wrzucane są też koszty całego tego researchu po drodze. I teamu, tak. Smak podobno był nie do odróżnienia, chociaż myślę, że w różnym stopniu odpowiadały za to też poprawy. A nie, poczekaj, tam nie było jakoś też chyba bardzo dużo tych przypraw. Tylko takie usmażenie tam... Wiem, że mieli problem. Musztarda, z musztardą można zjeść wszystko. Z ketchupikiem. Kojarzę, że właśnie ten pierwszy burger był taki bladziuteńki jak mięso od kurki. I musieli tam coś pokombinować, no bo ludzie oczekują konkretnego kolorku. I chyba z szafranem. Zabarwić tak, burak i szafran, ale to nie wpływa na smak. Nie, nawet kompoty owocowe są barwione burakiem, więc... To może być. Trzy osoby testowały. Jedną z nich był Mark Post, o którym mówiłem. Pozostałe osoby to jeden amerykański autor książki The Taste of Tomorrow i pani naukowiec z dożywienia. Nie pytaj mi o nazwiska. I oni wszyscy powiedzieli, że rzeczywiście, tak jak powiedziałem, mięso, troszkę bardziej tekstura tak się rozjeżdża, bo jest bardziej miękka, powierzchnia z kolei chrupiąca. No, brakuje tego takiego połączenia, takie, żeby to było takie dorzucie, tak jak mięso, ale ogólnie smak przeszedł. No i teraz podobno jest coraz lepiej. Podobno coraz bardziej jest to takie zbliżone do rzeczywiście prawdziwego mięsa, ale problem jest dalej to, jak uzyskać tę strukturę. Niektóre firmy mają takie 3D printing i jak już mają tą mięsną masę, wkładają w takie warstwy. Inne tam dodają jakichś składników, żeby właśnie powstawały takie konkretne, jakby szarpane większe kawałki, ale wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze. I w tamtych czasach zapowiadano, 11 lat temu, dawno temu, zapowiadano, że właśnie 10-20 lat to już będzie na porządku dziennym, że będziemy jeść takie mięso gdzieś tam, w sensie kupować w supermarketach. No ale dobra, minęło 11 lat, no i jak to jest dzisiaj? Nie spełniło się, chociaż są miejsca, gdzie można zjeść właśnie takiego steka czy burgera.
I postęp też jest ogromny, bo kiedy zobaczymy obecny stan technologiczny rynkowy, no to okazuje się, że firma Upside Food, która jest liderem na tym rynku obecnie, produkuje teraz na przykład filety z kurczaka i to jest cały filet. To nie jest poskładane i wydrukowane w nadrukarce 3D, gdzie się na siłę skleja te komórki. Aha. Tylko podobnie jak to było wcześniej, jest pobierana niewielka ilość takiej tkanki mięśniowej. Oczywiście bez żadnej szkody dla zwierzęcia. No i to jest super. Prawdopodobnie szkoda jest mniej więcej taka, jak rana, kiedy się robi szczepionkę, prawda, igłą albo coś podobnego. Aha. W rezultacie tej hodowli, gdzie w takich potężnych kadziach, jakby to było ważenie piwa lub coś podobnego, są właśnie hodowane te komórki. I to nawet z pojedynczych komórek można uzyskać kawał mięsa. Bo pamiętajmy, że nasze komórki, czy ogólnie komórki w żywym organizmie, mają olbrzymi potencjał do rozmnażania się. Z jednej mogą powstać miliardy, czy wręcz biliony komórek. Tylko muszą być zapewnione jakby te warunki, tak, żeby było te składniki odżywcze i się namnaża, produkuje i robi. I jest szybko. I szybciej niż ze zwierzakiem. Tak. I lepiej. Jest do tego jakiś limit tej możliwości rozmnażania, co między innymi wiąże się z pewnym mechanizmem zapobiegającym albo starającym się zapobiec na przykład rozwojowi nowotworu. Chodzi o to, że komórka nie odpowiada na sygnały, żeby popełnić samobójstwo w odpowiednim momencie, kiedy na przykład nie działa prawidłowo. No i w nieskończoność takie komórki nowotworowe zaczynają się namnażać. Albo i nie, ponieważ praktycznie każdy człowiek prędzej czy później ma pewną niewielką ilość komórek nowotworowych, ale one mają ograniczenia, ile razy mogą się rozmnożyć. Wow. I potem po prostu umierają. Ten stan chorobowy obumiera, chyba że coś pójdzie nie tak. Natomiast zanim dojdzie do tego limitu, może się podzielić setki, tysiące, miliony razy. Okej, dobra. Okej, to wygląda to bardzo dobrze, czyli jest szybko. Jest nadal drogo w Singapurze, z tego co się dowiedziałam, to jest taki kraj, który od początku, kiedy dostali to pozwolenie, to dalej można w tych restauracjach zjeść taką pastę z kurczakiem i ona była w cenie tak 11 dolarów, więc na pewno była to cena poniżej, dużo poniżej kosztu, jakby zrabatowano na pewno ten posiłek, żeby po prostu pokazać, zachęcić. Na razie te restauracje, które oferują takie alternatywy, to po prostu jest to po to, żeby ludzi przyzwyczaić do tego, że to nie jest jakieś tam nie wiadomo jakie mięso, bardzo dziwne, żeby po prostu ludzie nie przeżyli takiego szoku i jak za, nie wiem, kilkanaście lat to mięso pojawi się już w sprzedaży, w markecie. Ja to tak rozumiem, dajcie znać, czy wy wiecie coś więcej na ten temat, ale nigdzie nie są ujawnione koszty, ile to kosztuje. Na pewno jest to nadal droższe niż produkcja tego zwierzaka. No, ale cały czas się inwestuje w to, żeby ludzi przekonać do tego. Żeby nie było niewypału, jak to wejdzie do sklepu. Podobno zeszli z tą ceną do zaledwie dwukrotności ceny zwykłego mięsa, co jest już bardzo ciekawe. Natomiast rozwój technologiczny na pewno przyniesie postęp pod tym względem. Pamiętajmy, że hodowla, zwłaszcza mięsa wołowego, jest bardzo droga. Bo mówimy o tym, że krowa musi zeżreć 20 czy 30 kalorii, żeby wyprodukować jedną kalorię mięsa, jakkolwiek bezdusznie to brzmi. Ale właśnie tak jest. I przy okazji jest hodowana olbrzymia ilość gazów cieplarnianych. Możemy przejść już do tego aspektu ekologicznego i etycznego, bo hodowla krów na świecie odpowiada za kilkanaście czy dwadzieścia kilka procent emisji gazów cieplarnianych. Mówimy oczywiście głównie o metanie, które krowy głównie wybekują. I metan jest bardzo intensywnym gazem cieplarnianym. Natomiast relatywnie szybko rozpada się w atmosferę. Niemniej jednak swoje robi. I gra jest o dużą stawkę. Raz, że ekologia, a dwa, że ekonomia. Bo jeśli tak nieefektywna jest hodowla, produkowanie mięsa wołowego tradycyjną metodą, to znaczy, że każde drobne usprawnienie procesu technologicznego w takim mięsie z probówki będzie się wiązało z ogromnymi zyskami, zwłaszcza jeśli zostanie przekroczony magiczny próg, kiedy to mięso będzie tańsze od mięsa tradycyjnego. I to jest ta kwestia, którą chyba już poruszaliśmy, jeśli chodzi o postęp technologiczny, jak na przykład zastanowimy się nad samochodami elektrycznymi kontra spalinowymi, albo taki stary, pierwszy automobile kontra konie. Powiedzmy, ktoś startuje z tym pierwszym prymitywnym silnikiem spalinowym,
I nagle się okazuje, że taki super wyhodowany, wypieszczony, ze złotymi podkowami koń potrafi go prześcignąć. I śmiechy, ha, to się nigdy nie przejmie, zobaczcie, koń go wyprzedza. Tak, tak, tak. Tylko różnica jest taka, że taki koń jest na szczycie możliwości technologicznych, na końcu tej drogi, a silnik spalinowy był na początku. I podobnie będzie z tym mięsem. Przyszło mi do głowy, nie wiem, czym Four Mankind, pamiętasz jak tam było, HAL 3, zażegnamy kryzys klimatyczny i zaczęły się protesty górników na przykład. No, nie odbiega to za bardzo od rzeczywistości, w sensie, no, tam też są, zawsze jest problem z jakąś grupą, która bazuje na obecnych rozwiązaniach. Co jeśli zostanie zastąpiona przez nową technologię? I natknąłem się na taką ciekawostkę. Już kilka restauracji, które oferowały właśnie takiego steka czy kurczaka, musiały jakby wyrzucić ze swojej karty ze względu na ten industrial impact, tak, że to miało wpływ na to, co się może by zadziać, więc to jest też taki temat, który na pewno będzie poddawany debatom i na pewno tam różne strony będą lobbować za jednym i za drugim, bo jednak to może nagle pozbawić ogromnej ilości ludzi pracy. No, ale prawda, nie można wszystkich zadowolić. Albo klimat czasami będzie, albo praca. Prawda, to może być absolutna rewolucja, ale jednak bardzo wiele głosów podnosi się, że to jest coś niezbędnego. Również jest ten aspekt etyczny, prawda? Weganie również, ale w zasadzie wegetarianie mają tą przewagę moralną, że nie są zabijane zwierzęta, nie cierpią w całym tym procesie, kiedy oni spożywają swoją żywność. I warto zwrócić uwagę, że te alternatywy wegetariańskie i wegańskie zwykle imitują to mięso. Naprawdę niektóre rzeczy są nie do odróżnienia. Tak. I z jednej strony mogłoby się podnieść głos, no ale dobrze, to po co chcecie koniecznie sprawiać wrażenie, że to jest mięso, skoro nie o to wam chodzi? Ale z drugiej strony ciężko szukać naturę ludzką. Ludzki mózg pragnie jeść mięsko. Tak. Meat. Good. What's not to like? Custard? Good. Jam? Good. Meat? Good. Więc do pewnego stopnia można to obejść właśnie super takimi wydajnymi i idealnie udającymi alternatywami. Ale to, czym mówimy dzisiaj, czyli mięso z probówki, nie jest również stawianiem oporu tej naturze ludzkiej, tylko uznaniem, że ludzi się nie będzie dało przekonać większości ludzkości do jedzenia trawy. Oni muszą jeść mięso. Tędy jest droga. Płyniemy z tym prądem, z nurtem ludzkiej natury. Musimy tylko zapewnić to mięso w sposób ekologiczny i etyczny, bez mordowania miliardów zwierząt każdego roku. Ciekawe, jak się sytuacja rozwinie. No, ciężko teraz powiedzieć, ale muszę powiedzieć, że to jest bardzo fascynujące, w jakim okresie żyjemy, że takie rzeczy się dzieją. I jeszcze dodam szybciutko, chociaż to nie jest temat, ale trochę się wiąże z naszym tematem. Pamiętasz, nie wiem, tydzień temu, czy jakoś tak, pojawił się artykuł na Guardianie i zaraz przysłałam do was odnośnie masełka produkowanego z powietrza. Jak to jest produkowane? No, gdyż w powietrzu, a może inaczej, gdyż masło jako tłuszcz składa się z wodoru, węgla i tlenu, tak? To są składniki łańcucha tłuszczowego, między innymi w masełku. No i te wszystkie rzeczy są dostępne w powietrzu. I jeśli jest tam startup, nie pamiętam, ale zasilony przez Billa Gatesa, oni mają taką technologię, żeby pozyskiwać te pierwiastki z powietrza, łączyć je właśnie w takie długie łańcuchy tłuszczowe, które mogą zostać, w nich może zostać stworzone masło. I podobno taki test nieoficjalny już był zrobiony i podobno smakuje to naprawdę bardzo, bardzo jak the real thing. Brzmi jak Star Trek. Brzmi jak przyszłość, której chcę doczekać. No, to była fajna wyprawa, w sumie bardziej w przyszłość niż w przeszłość. I to chyba bliską przyszłość. Dzięki, że byliście z nami w podcaście i na YouTubie i dajcie znać, co myślicie o takim krótszym odcinku. Testujemy. I do usłyszenia po tygodniowej przerwie 19 sierpnia, ale już innego roku, kiedy to miał miejsce napad stulecia na bank w Polsce.